Nagranie tego odcinka. Moi kochani, mamy teraz taki okres zadumy, gdzie spotykamy się na cmentarzach i wszyscy ci, którzy cierpią na choroby kręgosłupa, ja ich nazywam krzyżowcami, bo najczęściej jest to dolegliwość w odcinku kręgosłupa lędźwiowego, ale również są dolegliwości w obrębie kręgosłupa piersiowego. No, tych świąt nie wspominają za mile, dlatego że muszą długo stać. I długie stanie powoduje bóle kręgosłupa. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokażę, to, co dzisiaj sobie przerobimy, wspomoże Was wszystkich w tym, aby jakoś te święta przetrzymać. I będąc na cmentarzu, spotykając się z bliskimi, spotykając się z tymi, którzy już odeszli, spotykając się z tymi, którzy jeszcze tutaj są, zapalając te świeczki, znicze pamięci, wykorzystacie to również do ćwiczenia tai chi. Śmiesznie to brzmi, ale jednak. Ale zanim rozpoczniemy, jest dzisiaj chłodno, ja nie jestem zbyt ciepło ubrany, tak więc najpierw króciutka, szybka rozgrzewka z atencją na kręgosłup, tak abyśmy mogli ten odcinek, czy ten narząd lepiej rozgrzać do takich ćwiczeń stojących, ćwiczeń statycznych. Dobrze, to zaczynamy. Jak zwykle stajemy w lekkim rozkroku. Na cmentarzu, jak będziemy stać w lekkim rozkroku, też niczemu to nie przeszkadza. I delikatne skręty. Bardzo delikatne, tak żeby rozruszać kręgosłup. Unieruchamiamy miednicę, unieruchamiamy głowę, skręca się tylko obręcz barkowa. I do tych skrętów dodajemy głowę i możemy się rozglądać właśnie w taki sposób po cmentarzu. Oczywiście nie w takim tempie, jak ja teraz pokazuję, no ale mimo wszystko, gdybyśmy się chcieli obejrzeć za siebie, to również utrzymując miednicę w tej pozycji, dodajemy głowę i skręcamy. Patrzymy, co tam się za nami dzieje, kto doszedł. Taka ludzka ciekawość na cmentarzu. I wracamy z powrotem na boki. Witamy się z jednym, witamy się z drugim, prawda? Trzymając miednicę nieruchomo. I na wprost. Możemy sięgać po jeden znicz, sięgać po drugi znicz. W ten sposób. Dobrze, teraz tego nie proponuję na cmentarzu. Krążenie ramion w przód, tak żeby barki rozgrzać. I przy okazji falujemy kręgosłupem w tył. Mamy teraz okres, kiedy dużo jeździmy samochodami, aby odwiedzić wszystkie miejsca pamięci. Jedna ręka w przód, druga w tył ze skrętem tułowia. Staramy się tutaj również utrzymać miednicę nieskręcaną. Skręca się tylko górny odcinek i w drugą stronę. I trochę sobie porozciągamy klatkę piersiową. Dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i plecy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ręce do boków. Opuszczamy barki. Otwieramy stawy. Więcej na ten temat w odcinku z 12 października. Wyciągamy głowę w górę. Wyobrażamy sobie, jakbyśmy wisieli na głowie. Wspinamy się na palce. Cały czas rozciągamy kręgosłup i rozciągamy całe ciało od kręgosłupa do końcówek palców. Przedramiona do wewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz na przemian, na zewnątrz i opuszczamy ręce. Wspinamy się na palce, wdech i opuszczamy, wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Splatamy dłonie, krążymy troszeczkę nad garstkami. W jedną stronę, w drugą. Pocieramy dłonie i masujemy nerki i lędźwia. Krzyżowcy, ubieramy się cieplej, szczególnie aby trzymać w cieple te obszary, które nas bolą. Krążenie w jedną stronę. Uruchamiamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa i w drugą. I jeszcze raz zmiana, dodajemy kostkę. I w drugą stronę. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę i krążymy jeszcze w jedną stronę. I w drugą. Dobrze. Opuszczamy ręce, wyciągamy głowę w górę i w takim rozkroku, wyciągając głowę w górę i rozciągając kręgosłup, możemy delikatnie sobie zmieniać ciężar ciała z nogi na nogę. Robiąc ósemki, tak jak kiedyś robiliśmy ósemki w szerszym rozkroku, w ten sposób, bo dokładnie te same ruchy możemy robić stojąc wężej. Pamiętajcie, aby odpowiednio ustawić miednicę, żeby kości kulszowe były skierowane w dół, głowa wyciągnięta w górę, ręce luźno. I w ten sposób możemy sobie wspomóc przy zastojach, gdy długo stoimy. Bardzo ważne jest, gdy stoimy, stanąć w taki sposób, teraz pokażę bokiem, nogi lekko zgięte w kolanach. U panów będzie to dosyć mocno widać, u pań, które przychodzą w długich płaszczach, teraz jest rewia mody, w spódnicach, możecie spokojnie sobie te nogi ugiąć troszeczkę bardziej, wypchnąć miednicę lekko do tyłu, ale nie wypinamy pupy, tylko wypinamy miednicę, ewentualnie ten odcinek lędźwiowy, który musi być wypchnięty tam w tył. Przy okazji takiego ruchu, moje drogie panie, chudniecie 10 kg. A ten brzuch, który tu jest z przodu, on nagle wchodzi pod klatkę piersiową i jesteście chudsze. Ręce wzdłuż tułowia, głowa wyciągnięta w górę. I to ustawienie, zobaczycie, że ono spowoduje, że nagle tutaj robi się taki luz. W części piersiowej również może zrobić się luz. Gdyby was bolało coś w części piersiowej, to prawdopodobnie stoicie mocno pochyleni do przodu.
Wystarczy się lekko odchylać do tyłu, poszukać tego miejsca, tego punktu, kiedy ten ból znika i zachować tą pozycję jak najdłużej. Bardzo ważne i istotne jest to, aby głowa była skierowana w górę i żeby kręgosłup się cały czas rozciągał. Przez cały czas takiego stania. I podczas tego stania możemy bardzo minimalne ruchy robić. Cały czas mając na uwadze, by wyciągać kręgosłup w górę i robimy mikro ósemkę tyłem, ewentualnie mikro ósemkę przodem. W ten sposób. Rozluźniamy biodra. Rozluźniamy barki. Głowa wyciągnięta w górę. Oddychamy nosem. I może być to ósemka tyłem. Ale może to również być ósemka przodem. Zauważcie, że na miejscach pamięci nie witamy się w ten sposób, tylko witamy się w ten sposób. I jest to doskonała okazja, aby poskręcać kręgosłup i pogimnastykować się trochę. Wykorzystujemy każdy moment, każdy element ruchu, który jest możliwy do tego, aby ten kręgosłup rozluźnić i porozciągać w jedną czy w drugą stronę. Jak nauczymy się tak stać, no to już będzie duży, duży sukces i duża radość waszego kręgosłupa. Jeżeli się okaże, że podczas tych naszych pobytów robi się chłodno, jest nam zimno, to możemy wykorzystać okazję, że jest tłum i stanąć nieco niżej. Gdy staniemy nieco niżej, zaczną nam pracować uda. I teraz znowu stanę bokiem. Jest dosyć istotne i ważne, jak stoimy. Bo jeżeli obniżymy ciężar, ale przeniesiemy ciężar bardziej na palce, tu się nam bardzo wygodnie stoi, nic nas nie boli, dalej nam będzie zimno, a po jakimś czasie będą nas boleć kolana. Tak więc wycofujemy cały nasz tułów, tak aby ciężar był nieco bardziej na piętach i w pewnym momencie zaczną pracować uda i to jest ta pozycja, którą powinniśmy utrzymywać podczas stania. Po czasie zobaczycie, że będzie się wam robić ciepło, ale akceptujemy to, co się dzieje z udami, akceptujemy ten ból. Gdyby już było tak mocno, że nie wytrzymujemy, to się podnosimy lekko do góry, ale nie przenosimy ciężaru do przodu. Cały czas stoimy lekko na piętach i osadzamy się niżej. Pilnując, aby miednica była cały czas dobrze ułożona. Dla tych, którzy mają problemy z odcinkiem lędźwiowym, zobaczycie, że jeżeli będziecie osiadać na miednicy, miednicę z przodu pochylenia będziecie robić na pozycję właściwą, będzie wam się rozciągać mięśnie kręgosłupa z tyłu. Będą się wam rozciągały tutaj lędźwia. Będziecie czuli dyskomfort, takie naciągnięcie graniczące z bólem. Jest to sygnał, który mówi nam o tym, że mamy napięte mięśnie w tym odcinku. I ta pozycja nam te mięśnie rozluźnia. I staramy się, aby to rozluźnienie było jak najdłużej. Co jakiś czas poprawiamy pozycję,
Sprawdzamy, czy jest to rozluźnione. Po jakichś 5 czy 6 próbach zobaczycie, że już tego bólu nie ma. To znaczy, że mięśnie się rozluźniły i krew zaczęła dopływać do tego miejsca, do którego nie dopływała jeszcze przed chwilą. Dobrze, takie ćwiczenia statyczne już omówiliśmy, to teraz omówimy trochę te ćwiczeń dynamicznych. Na początku, czasami przy rozgrzewkach, robię coś takiego, że wyciągamy ręce w górę i w takim wyciągnięciu robimy wychylenie w tył, patrząc w górę. Po takim wychyleniu robimy serię różnych dziwnych ćwiczeń, czyli robimy skręty w jedną stronę, skręty w drugą stronę, robimy naciągnięcie kręgosłupa do boku. Bardzo istotne, aby to robić w rozluźnieniu, grawitacyjnie, nie siłowo. Poczujecie, że wam cały bok się tutaj rozciąga i w drugą stronę. I raz jeszcze zmiana. I zmiana. I po takiej serii ćwiczeń, jak znowu spróbujemy się wychylić do tyłu, okazuje się, że zakres tego ruchu jest o wiele, wiele większy. Oczywiście cały czas naciągamy mięśnie, które są z przodu. Do higieny kręgosłupa należą również ćwiczenia z wykrokiem, czyli te. Rozciągamy tutaj świadomie pachwinę. Tak, dokręcamy sobie bioderko, odkręcamy bioderko. Przy okazji pracujemy nad rozluźnieniem bioder, ale istotne jest, aby rozciągać tutaj to miejsce. Bardzo wielu z was to ćwiczenie robi w ten sposób. Obciążamy przednią nogę, jak najbardziej, ale tutaj nam nic nie pracuje. Żeby nam zapracował ten odcinek, musimy się wyprostować. W ten sposób. I teraz tutaj mięśnie są naciągane. Gdy one są też tu naciągnięte, porozluźniane, porozciągane, to również nam odciąża to mięśnie lędźwiowe przykręgosłupowe. I zmiana na drugą stronę. To samo. Dokręcamy miednicę, rozciągamy pachwinę. Możemy też porobić te ćwiczenia rotacyjne, ale cały czas z wyciągniętym kręgosłupem. Miednica również nie wypchnięta do tyłu, tylko miednicę staramy się utrzymywać prosto, żeby kości kulszowe były skierowane w dół. Jest to w tej pozycji utrudnione. Zobaczycie, że będziecie tutaj mieli dużo napięć. Ale po takich ćwiczeniach kręgosłup wam podziękuje. Nie sygnalizując, że istnieje. Do tego ćwiczenia dokładamy jeszcze następne, czyli tylna stopa na palce i wypychamy piętę do tyłu. I również pozycja wyprostowana, nie pochylona, tylko wyprostowana. No i tutaj mamy warunki bardzo stymulujące do tego, aby ugiąć nogę w kolanie, rozluźnić, ale nie klękać, bo mamy mokrą ziemię. Rozluźniamy tak, żeby noga zwisająca pociągnęła nam kręgosłup i rozluźniła obszar lędźwiowy. I to samo na drugą stronę. Wypychamy piętę do tyłu, rozciągamy nogę, rozciągamy pachwinę. I po rozciągnięciu uginamy nogę w kolanie, tak żeby rozluźniona noga, rozluźnione biodro pociągnęło nam kręgosłup i wyluzowało odcinek lędźwiowy. Rozluźniamy nogi.
Następne ćwiczenie, które nas pomoże w pracy z kręgosłupem, też jest takie kontrowersyjne, bo w zasadzie rozciągamy sobie tylko pośladek, przywodząc kolano do klatki piersiowej w ten sposób, ale to rozciąga nam mięśnie również w obszarze lędźwiowym. A jeszcze, podstanę teraz przodem, gdy to kolano będziemy dociągać po skosie do przeciwległego barku, zacznie nam się rozciągać pośladek, mięsień gruszkowaty kręgosłupa, gruszkowaty pośladka. On również wpływa na pracę mięśni lędźwiowych. Więc i z jednej, i z drugiej strony dociągamy sobie do klatki piersiowej i po skosie, tak aby naciągnąć mięsień gruszkowaty pośladka. Jeżeli tych ćwiczeń nie umiecie robić na stojąco, można je zrobić w pozycji leżącej. Ale tak, żeby rozciągać tu pośladek, mięsień gruszkowaty, żeby będziecie czuli ból w tym miejscu podczas rozciągania, to jest to dobry objaw. I jeszcze na koniec, jak już mamy mięśnie ud zmęczone, to możemy je również ponaciągać, przywodząc pięty do pośladka. Ja to robię w ten sposób. Jest to o wiele, wiele łatwiejsze niż łapanie tutaj, z tej strony. Wolę przeciwległą ręką złapać za stopę, wyprostować się, dołożyć drugą rękę na piętę i tu możemy porozciągać sobie mięśnie czterogłowe uda. I druga strona to samo. I znowu wracamy do pozycji stojącej i znowu wyciągamy głowę do góry, opuszczamy biodra, mentalnie rozciągamy kręgosłup, otwieramy stawy kręgosłupa. Polecam odcinek z 12 października. I jeżeli nam jest chłodno, obniżamy nieco pozycję. Pamiętamy, aby ciężar był bardziej z tyłu stóp dla początkujących. Zaawansowani, którzy potrafią już zidentyfikować, gdzie jest ciężar ciała, to mniej więcej środek stopy. Pamiętając o tym, aby biodro, żeby ono było bardziej z tyłu niż z przodu. Tu jest prawidłowa pozycja. W ten sposób, tak żeby obciążało nam uda. I opuszczamy biodra, rozciągając odcinek lędźwiowy kręgosłupa tutaj. Jakbyśmy chcieli wypchnąć tą część kręgosłupa do tyłu, utrzymując rozluźniony brzuch. Aby odpowiednio ustawić miednicę, musimy zapracować mięśniem dwugłowym uda, to jest ten mięsień z tyłu, musimy zapracować łydkami i musimy zapracować pośladkami. Więc staramy się nie podciągać miednicy brzuchem, tylko staramy się podciągać miednicę tymi mięśniami, o których przed chwilą powiedziałem. I zobaczycie, że również podczas stymulacji tych mięśni też odcinek lędźwiowy staje się luźniejszy. Mięśnie mniej pracują. I to taki zestaw ćwiczeń na te najbliższe jeszcze 2 dni, bo dzisiaj mamy sobotę. Jutro mamy niedzielę, wczoraj mieliśmy 1 listopada. Zachęcam do takiej właśnie praktyki
statycznej, ale mimo wszystko wspomagającej nasz kręgosłup. Nie katujmy tego kręgosłupa, robiąc różne dziwne pozycje, aby nam ulżyło. Zróbmy to z głową, rozsądnie, zachowując zasady, zachowując fizjologię naszego kręgosłupa, zachowując budowę naszego ciała, tak jak to nasz Stwórca sobie zaplanował. Na dzisiaj to wszystko, dlatego że mamy bardzo, bardzo intensywny weekend. Mamy wiele miejsc do zwiedzenia. Życzę miłego świętowania, owocnych spotkań rodzinnych i zapraszam za tydzień. Cześć!